dzisiejszym można zobaczyć już końcowy element drugiego Elbląskiego Ogólnopolskiego Festiwalu Modelarskiego. O 13:30 będzie rozdanie nagród dla laureatów tego festiwalu. Festiwal trwał 2 dni, sobota, niedziela. Patrząc na ilość ludzi, która przewinęła się przez nasz festiwal, można powiedzieć, że cieszy się dużym zainteresowaniem. W tamtym roku było mniej osób zwiedzających, w tym roku naprawdę są duże tłumy, które przychodzą oglądać tutaj nasz festiwal. Cieszymy się z tego bardzo. Widzimy, że taka impreza w Elblągu jest potrzebna. Będziemy się starali, żeby ta impreza cyklicznie była przez co rok, żeby festiwal w naszym mieście gościł tutaj. Na drugim festiwalu pobiliśmy, powiem, swój pierwszy rekord. Na pierwszym mieliśmy 323 modele. Na tym festiwalu mamy ponad 370 modeli, ponad 70 uczestników, którzy zgłosili się tutaj ze swoimi modelami stanąć w szranki w konkurs tutaj w Elblągu. Można powiedzieć, że przekrój jest dość szeroki, jeżeli chodzi o geografię Polski. Od Szczecina po Warszawę, Radom, Bochnię, Toruń, Grudziądz, Gdańsk, Gdynia, Koszalin, Kołobrzeg, Olsztyn, Szczytno. Także coraz większym echem nasz festiwal jest odbierany wśród modelarzy w całej Polsce i coraz więcej tych modelarzy z całej Polski się tutaj zjeżdża.